Jesteśmy w budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Nowym Podlaskim. Za chwilę rozpocznie się wieczór kolęd i pastorałek. Artystami będą soliści i zespoły Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie. Mam nadzieję, że będzie to bardzo przyjemny, miły wieczór. Będziemy kolędować już drugi dzień z kolei, ponieważ wczoraj odbył się Orszak Trzech Króli, a dzisiaj jest to takie uzupełnienie i myślę, mam nadzieję, mile spędzony czas. Zapraszamy do nas wszystkich mieszkańców, turystów, aby jeszcze utrzymać ten podniosły charakter Świąt Bożego Narodzenia, aby posłuchać kolęd w bardzo dobrym wykonaniu, w dobrej aranżacji i mam nadzieję też sobie pod nosem troszeczkę ponucić tę kolędę. Dzisiejszy koncert przygotowuje instruktor muzyczny Gminnego Ośrodka Kultury Piotr Królicki. Są to jego aranżacje. On przygotowuje młodzież i dzieci, ćwiczy z nimi w ramach zajęć dydaktycznych, które odbywają się w naszym ośrodku. I to jest takie pokłosie tych zajęć. Mamy 16 wykonawców, ale uczestników jest więcej, ponieważ występują dwa zespoły, więc tutaj zwielokrotnia się troszeczkę ta liczba. Nie było miejsca, choć chciałeś ludzkość przytulić do łona i podać z krzyża grzesznikom. Zbawcze skrwawione ramiona. Nie było miejsca, podszedłeś, ogień miłości zapalić i przez swą rękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Chwała na wysokości, dziecięcy słychać śpiew, niebiański pokój płynie do naszych serc. Dzień, by stać się na nowo, niezwykłą poczuć moc, odnaleźć naszą gwiazdę tę świętą noc. Serce za Ciebie, za anielskim głosem bieli, gdzie się spełnił cud. Drogie dzieci, droga młodzieży, co przedstawiliście, to melodia dla moich uszu. Naprawdę zrobiliście to pięknie, wspaniale i za to wam serdecznie dziękuję i gratuluję. Naprawdę należy wam się wielkie brawa, bo to było coś wspaniałego. Dziękuję również panu Piotrkowi Kulickiemu, pani Renacie, pani dyrektor i wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, którzy przygotowali dzisiejsze wydarzenie. Drodzy państwo, bo samo nic się nie zadzieje, zawsze ktoś musi nad tym czuwać, na ręce pani dyrektor najlepsze gratulacje i liczymy na dalsze takie piękne wydarzenia w naszej gminie. Chciałbym podziękować również państwu, że chcieliście przyjść dzisiaj, bo ostatnimi czasy mieliśmy problem, ale widzę, że sytuacja się zmieniła. Jest nas coraz więcej, to bardzo cieszy i dla to państwu chciałbym serdecznie podziękować. A równocześnie chciałbym w tej okazji złożyć państwu najlepsze życzenia noworoczne. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym, sukcesów w pracy zawodowej. Życzę, aby w tym 2014 roku spełniły się państwa marzenia i różnego rodzaju postanowienia. 24. Widzicie państwo, jeszcze człowiek żyje. Także jeszcze raz serdeczne podziękowania wszystkim. No i myślę, że brawa należą się naszym artystom. A tak jak pani dyrektor powiedziała, musimy troszeczkę zasilić ich, a więc dostaną coś słodkiego, aczkolwiek niektórzy mówią, że chyba jest za dużo tego słodkiego. Ale zostawicie to sobie na później. Także jeszcze raz dziękuję ślicznie wszystkim państwu.
ale w szczególności naszym artystom. No, myślę, że to jest czas na wielkie brawa dla nich. Yeah.
Oto leżący przed nami śpiący w promieniach Jezus mały. Powitajmy maleńkiego Jezusa z radością, a Maryję Matkę Jego z godnością, z godnością. Niech Mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Niech Mu wszystkie dzwony grają.